Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii My Summer Car. Jeśli już ktoś zauważył, mam 13 tysięcy. Przez te 2 dni, czyli weekend w grze, zarobiłem jakoś około 9700. Jak tyle zarobiłem? Po prostu przywiozłem 3 wraki do mechanika i za te 3 wraki właśnie dostałem prawie 10 tysięcy. Więc teraz mam trochę pieniędzy, żeby być może złożyć jakieś kolejne zamówienie na dodatkowe elementy do samochodu, ale najpierw chciałbym się skupić na jego naprawie, no bo jak wiadomo już olej oraz płyn chłodniczy uchodzi zaraz po napełnieniu, co było widać w ostatnich odcinkach, i mam dzisiaj zamiar pojechać nim do mechanika. Jakoś mi się to powinno udać, chyba że jeszcze więcej szkody narobię, ale chciałbym zacząć od wymienienia uszczelki pod głowicą, bo prawdopodobnie to ona może być problemem i jeśli to nie przyniesie skutku, no to będę próbował działać dalej, a więc zaczynajmy. Jeszcze bym się poszedł wykąpać, co by koło mnie te muchy nie latały. Zapalę sobie papierosa od razu, żeby mój poziom stresu spadł. Tak, żeby pojechać tam po prostu na jak najbardziej zbitych statystykach. Żeby gdzieś tam później nie szukać jedzenia czy czegokolwiek, nie odrywać się od roboty. Jeszcze sobie zjem coś. No i praktycznie mamy na full. Jeszcze tylko trochę stresu. Stres zbity do końca. Niestety facet od traktora nie zadzwonił, więc drewno dalej na niego czeka. Kilił nam się robi, co też będziemy mieli trochę dodatkowej gotówki. I teraz tak. Zobaczę sobie, mam tylko jedną butelkę od oleju, ale być może ona wystarczy. Wezmę sobie też te dwa płyny. Odnośnie hamulców to raczej nie potrzebuję. Biorę sobie do plecaka. Mam nadzieję, że tłokup nie wywali. Może skorzystam sobie jeszcze sobie z tego skrótu, przez tory przejadę, zawsze będzie to szybciej. Ewentualnie co chwila będę gdzieś tam przystawał, żeby ten silnik ostudzić. I w tym momencie ten dźwięk mnie przeraził. Mam nadzieję, że to nie był tłok. Chociaż tutaj nic nie widać, żeby coś wypadło. Rzucę sobie tylko okiem jeszcze pod maskę. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby jechać tym samochodem. Nie widzę, żeby tłok tutaj był. Pod samochodem tym bardziej go nie ma. Satsuma już w ogóle nie chce odpalić. Nie, w ogóle już nie odpali. Dobra, ja wczytam jeszcze raz grę. Tym razem będę musiał wymyślić jakiś inny sposób, żeby się tam dostać. Nie wiem za bardzo jaki, ale spróbuję jeszcze raz, bo zacząłem ostro, silnik się za szybko rozgrzał i być może to był ten powód. A więc
Ja odpalam na nowo save'a i widzimy się za chwilę. Udało się. Udało się. Okej, udało się dojechać do mechanika. Jechałem bardzo powolutku. Na szczęście nic się nie wydarzyło po drodze. Jeszcze tylko są cztery tłoki. Wszystko jest dobrze. Silnik bardzo się zgrzał, ale no cóż mogłem zrobić? To było jedyne wyjście, nie chciało mi się tarczyć tutaj wana, nic innego, żeby to holować. Jeszcze bym coś tam uszkodził po drodze. Zerknę sobie tylko u niego. Na półce nic nie mam. Wyrzucę sobie teraz zestaw narzędzi, sobie dam tutaj. Te płyny niech sobie leżą w tym miejscu. No i dobra, i zaczynam zabawę z samochodem. Zaraz sobie to wszystko tutaj podkręcam. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Udało mi się ściągnąć. I widzę, że no, no raczej nie powinna być. Ona jest przerwana w dwóch punktach. Mianowicie, jeśli chodzi, no tutaj nie wiem, czy tak zobaczycie. Ona jest przerwana tutaj po lewej stronie. Na górnej części i na dole. Tak jakby to było po prostu połamane. Ona też nie wygląda jakoś za dobrze. Więc może i to było przyczyną tego. Ale... Terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Zostawię ją tutaj. Ei ole kyllä kulta, mikä täällä... Wcale taka droga to nie była. Optimismi ja haave, mitkä sulla niinku kiiltää, että toi auto ei ainakaan. Okej, nie kupię tego. Z tego względu, że mam poinstalowane modyfikacje. Więc szybko będę musiał zapisać i nabyć tą część i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyrzuciłem modloadera. Teraz lecę zobaczyć, czy będę mógł kupić tą część. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu? Mä en oo ihan varma, ei ku hei hei hei, eihän tää tota, tämähän on mopo. Okei. I mamy nową część. Tu widać, że ona w ogóle nie jest nigdzie połamana. Więc ja się zabieram do roboty. Jeszcze muszę sobie maskę otworzyć. Dobra, ja się biorę do roboty. I zaraz się do was odezwę, jak to zamontuję. Ja już mam zamontowane to wszystko. Teraz zabieram się za dolewanie tych płynów. Zacznę sobie najpierw od oleju. Zaraz zobaczę, czy gdzieś on nie ubywa. Zabrakło mi oleju w butli. Tak w sumie patrząc po tych paskach, no to już nie ma tego efektu takiego cofania się. I wydaje mi się, że problem został zażegnany. Co by mnie bardzo cieszyło, bo zostaje nam 12 tysięcy na różne wydatki. Płyn też się skończył, ale mam drugą butlę jeszcze. I wszystko powinno być w porządku. Sprawdzę za chwilę, czy czegoś przypadkiem nie ubyło. Te puste butle sobie schowam do bagażnika, ja później będę wyrzucał.
Jeśli by ktoś się zastanawiał, skąd te wkręcenia tutaj, no to jadąc do mechanika uderzyłem oczywiście. Jeszcze muszę dokręcić tłumik. Jak sobie przypomniałem o tym. Z tego co pamiętam, to też był chyba klucz 7K. Okej, zobaczę sobie, czy przypadkiem tego płynu nie ubyło. No, pasek się nie pokazuje, płynu nie ubyło. Aha, bo pasek się nie pokazuje, bo butla jest pusta. Czyli nie mam ani oleju, ani nie mam płynu. Wydaje mi się, że jest w porządku. Jeszcze sobie zobaczę na bagnecie, jak to wygląda. No w sumie tak samo jak było. Więc to jednak uszczelka była. No morjesz o tyśki, ja tyśki tkonne się. Więc będę potrzebował płynu i oleju. I w zasadzie chyba to wszystko. Nie wiem, czy tam kupię sobie jeszcze jeden akumulator. A raczej też się powinien przydać. No z tego to raczej wszystko. Nie będę za bardzo pieniędzy wydawał teraz. Oto minä ikinä kertonu minun pa... No niin, tattis to tämän kertaisesta. W sumie to i tak 800 poszło. Ale w sumie z samochodem nie ma problemu. Wydaje mi się, że już w sumie lepiej się zbiera. A szkoda, że się nie zdarzyli, bo mu się przydało. Wciąż mi ten samochód tak na lewą stronę ucieka. Dojechałem do domu. Tak jak widzicie, nie mam drzwi. A przydarzyła mi się śmieszna, zabawna, a może raczej tragiczna historia. Otóż włączyłem nagrywanie. Chciałem ustawić sobie te koła. Zatrzymałem się, no, w zasadzie zatrzymałem się na ulicy. Zaraz tam obok tej skoczni narciarskiej. Wysiadłem sobie. Słyszę taki dźwięk muzyki. W zasadzie taki sam jak dochodzi od Sebiksa z żółtego samochodu. I tylko się obróciłem, zobaczyłem, że on jedzie. Minął mnie i w sumie walnął w otwarte drzwi, bo zostawiłem drzwi otwarte. Drzwi urwane. Samochód gdzieś w rowie leżał. Żółty Perkele, no to w ogóle jechał tym lewym pasem. On chyba w ogóle zaczął hamować. Wpadł pod ciężarówkę, no i zginął. No niestety nie udało mi się tego uchwycić. No ale historia nieciekawa. Założę te drzwi, ale przykręcę je sobie później. Wyrzucę teraz te puste, zbędne butle. Trochę już się nazbierało w tym koszu. Drzwi mam zamontowane, akumulator sobie podłączyłem, żeby się ładował. I cóż. Samochód już pognieciony. Szkoda gadać. Dobra. Dziękuję wam na dzisiaj. Jeśli dotrwaliście do tego momentu. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Kili już się za niedługo zrobi. Będziemy mogli to sprzedać. I że w końcu zadzwoni ten facet od drewna. Bo chciałbym zrobić takie naprawdę duże zamówienie z katalogu. A na dzisiaj jeszcze raz wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!